Kolej Wizja, Herman Schmidt-Endorf serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj chcemy przedstawić kolejny film nieistniejący już wytwórni filmowej British Transport Films, czyli wytwórni produkującej w Wielkiej Brytanii filmy o tematyce kolejowej. Dzisiejszy film przedstawia jeden dzień z życia inżyniera firmy produkującej lokomotywy parowe oraz spalinowe Vulcan Foundry. A na wstępie w temat prowadzi rozmowa z Henrykiem Palczewskim, dyrektorem warsztatu napraw parowozów w Pile, Interlok, który pewne tematy, jeśli chodzi o jakość produktów lokomotyw brytyjskich, z własnego doświadczenia może nam tłumaczyć. Serdecznie zapraszam. Panie Henryku, proszę, opowiadam jeszcze nam o kotle angielskim z okresu I wojny światowej, który również ostatnio firma Interlok naprawiła w Pile. Jakie tam dobór materiałów, czy jakość wykonania? No, ten kocioł rzeczywiście bardzo stary. Podobno ten parowóz z tym kotłem jeździł pod Verdun w bitwie, nie wiem po której stronie. I przyszedł do nas naprawę sam kocioł. Z reguły przy takim wiekowym kotle to inspektor od razu mówi, że najlepiej zezłomować, zbudować nowy kocioł. Tu się okazało po badaniach materiału, że ten materiał jeszcze jest bardzo porządny, jest spawalny, ma odpowiednią wytrzymałość. Okazało się, że nie trzeba było budować nowego kotła, tylko dokonaliśmy normalnej naprawy, wymieniając te bardziej skorodowane i zużyte elementy, natomiast podstawa kotła została. I biorąc pod uwagę, że to było 100 lat, to rzeczywiście ta huta, która wyprodukowała ten materiał, ale także zakład, który produkował, na pewno prowadząc jakąś obróbkę plastyczną i na gorąco, zrobił to znakomicie, że ten kocioł parowozu wytrzymał 100 lat i dalej jest ciągle kotłem stuletnim. Oczywiście z naszymi wstawkami już nowymi. Dodajmy, że parowozy serii TR-202, które zostały zaraz po II wojnie światowej produkowane dla Polski, były również produkowane z dobrego, szlachetnego materiału kotłowego oraz, tak jak twierdzą fachowcy, produkowane bardzo starannie. Producentem tychże lokomotyw z przeznaczeniem dla odbudowy kraju, nie tylko Polski, ale również innych krajów Europy dotkniętych II wojną światową. Producentem tychże parowozów była fabryka Vulcan i Vulcan Foundry, po angielsku to się nazywa. I teraz następny nasz film angielski, historycznej wytwórni British Transport Films przedstawia jeden dzień w życiu inżyniera odbiorczego tejże fabryki. I co ciekawe, film został produkowany w 50 roku, ale cały czas jeszcze trwały pewne prace produkcji dalszej serii tejże lokomotywy TR-202, która oczywiście w innych krajach nazywała się inaczej, dla innych krajów. I będziemy zobaczyć między innymi w trakcie tego filmu model lokomotywy na samym początku, a potem również odbiór parowozu, który jak widać pochodzi z tej samej serii lokomotyw. Więc prosimy o uwagę na dla tego kolejnego historycznego, interesującego filmu. Wśród wszystkich fabryk w Wielkiej Brytanii produkujących różne maszyny, na przełomie 100 lat wytwórnie lokomotyw osiągnęły wyjątkową pozycję.
Specjaliści pracujący w tych zakładach przez całe życie pracowali nad konstrukcją i wykonaniem taboru kolejowego przeznaczonego do służby w wielu krajach świata. Ich umiejętności z pokolenia na pokolenie były coraz większe. Jednym z nich jest Ted Wilson, inżynier produkcji takiej fabryki. Pracuje tutaj od 30 lat. Przeszedł przez wszystkie działy, aż w końcu awansował na stanowisko inżyniera odpowiedzialnego za całą produkcję. Przespacerujmy się zatem z Tedem Wilsonem i popatrzmy, jak wygląda dzień jego pracy. Podstawowym zadaniem na tym stanowisku jest czuwanie nad tym, aby produkcja na wszystkich etapach przebiegała sprawnie i gładko. Skoro sam kiedyś niemal na każdym pułapie wykonywał tę pracę, jest mało rzeczy, o których na poszczególnych procesach produkcji może nie wiedzieć. Często służy radą i opinią osobom mniej doświadczonym. Każda lokomotywa produkowana w tym zakładzie jest skonstruowana i budowana do wykonywania specyficznych prac. To dzięki doświadczeniu wykwalifikowanego personelu, który swoją wiedzę umiejętnie przełożył na ten szeroki wachlarz kolejowego asortymentu i to stanowi największą wartość każdej konstrukcji. Efekty ich pracy można podziwiać na kolejowych torach wielu krajów świata. Ted Wilson wie, że nowo powstała lokomotywa będzie gotowa do badań dziś po południu. To zadanie zawsze wykonuje osobiście. Dzięki temu ma pewność, że efekt końcowy produkcji jest perfekcyjny pod każdym względem. Ale najpierw musi odwiedzić dział konstrukcyjny i biuro rysunków, w którym z wielką dokładnością jest opracowany każdy detal. Następnym punktem, który musi skontrolować w trakcie swojego codziennego obchodu, jest modelarnia. Jeden z najważniejszych działów w całej fabryce. Tutaj powstają drewniane formy służące do tworzenia odlewów wielu skomplikowanych części. Doświadczeni pracownicy oraz młodzi adepci zawodu pracują ramię w ramię, aby formy te powstały. Każda z nich jest tworzona specjalnie dla konkretnego typu lokomotyw. Ted Wilson dobrze zna ten warsztat, kiedyś sam tu pracował. Doskonale zna problemy, jakie mogą się tu zdarzyć i dobrze wie, jak sobie z nimi poradzić, aby w trakcie odlewania elementu nie powstał zastój w całym procesie produkcyjnym. W odlewni, gdzie wielu młodych pracowników rozpoczyna swoją karierę zawodową, używa się form piaskowych. Formy powstają dla elementów o każdej możliwej formie i wielkości. Niektóre są małe i proste, jak tutaj. Inne jednak muszą być tworzone przez doświadczonych, starszych pracowników, tak jak gigantyczne bloki cylindrowe, które muszą utrzymać kilka ton wtłoczonego metalu. Wykuwanie długiego metalowego pręta do dokładnie wyważonego, perfekcyjnie uformowanego wiązara wymaga ogromnej dbałości. Nadzorujący tę pracę kowal maszynowy pracuje na tym stanowisku od wielu lat. Był tutaj już wtedy, gdy w tym dziale jako młody uczeń pracował Ted Wilson.
Ted, znając umiejętności Kowala, z zadowoleniem obserwuje przebieg pracy. Jego wieloletnie doświadczenie powoduje, że po kolorze rozgrzanego metalu potrafi określić temperaturę, jaką musi on uzyskać. Wygląda na to, że porada Teda jest potrzebna w innym miejscu. Jeden z kowalów ręcznych nakreślił problem. Tak, ten wiązar napędowy jest odrobinę za długi. Pod nadzorem Teda musi zostać poprawiony. Nadal nie jest dobrze. Ted wyjaśnia drobiazgowo, co należy zrobić. W kotlarni wielkoarkuszowe blachy są zwinięte w odpowiednie kształty i nitowane. Tutaj też Ted kiedyś pracował, przy czym wtedy warsztat ten był o połowę mniejszy. Chłopak pracuje w zakładzie dopiero tydzień. Uczy się w szkole wieczorowej, aby zdobyć kiedyś tytuł inżyniera. Jest zdeterminowany, aby wspiąć się wyżej. Ted zawsze patrzy na takie osoby ojcowskim okiem. 30 lat pracy pomaga mu w ocenie charakteru innych osób. Wie, kiedy i komu potrzebne jest wsparcie. W odrębnej części kotlarni specjalnie ukształtowane elementy skrzyni ogniowej i kotła są wycinane wielkimi prasami z pojedynczych arkuszy blach. Tę rozgrzaną do czerwoności blachę formuje się na gniazdo kołpaka parowego. Kompletny kocioł jest przekazany do montażu na głównej ramie lokomotywy. Poddaje się go badaniom ciśnieniowym, próbie wodnej oraz próbie na ciepłą parę. Dzięki temu można wychwycić wszystkie błędy i osłabienia materiału. Często Ted Wilson jest proszony do wzięcia udziału w takich próbach, w szczególności jeśli chodzi o nowe konstrukcje.
Tedy żył z tymi lokomotywami od momentu, kiedy nabierały kształtu na stołach kreślarskich. Nadzorował każdy krok ich powstawania, od najdrobniejszej nakrętki po największe odlewy. Dla niego lokomotywa to żywe stworzenie z umiejętnościami odzwierciedlonymi w wydajności. Ted ma ze sobą całą dokumentację, dlatego kiedy kocioł jest na końcu zamontowany do ramy, szybko może sprawdzić, czy ustawienie jest dobre i czy może odbywać się dalszy montaż. Na razie widzieliśmy Teda Wilsona przy pracy z parowozami, ale w fabryce oczywiście jest cała gama różnych typów lokomotyw. On odpowiada również za to, żeby i one były tworzone na równie wysokim poziomie co parowozy. Z tego zakładu bowiem lokomotywy trafiły do Indii, Birmy, Afryki, do niemal każdego zakątka świata. W dziale kół każde koło, małe czy duże, musi być dokładnie wyważone i perfekcyjnie wykonane. Należy przecież zagwarantować bezpieczną jazdę na kilka milionów kilometrów i to może nawet w tropikalnych krajach. Ci ludzie zostali przeszkoleni według najwyższych możliwych standardów dokładności. I jak to zwykle bywa, wynik kontroli dokonanej przez Teda Wilsona potwierdza, że tutaj nigdy nikt się nie myli. Ten student z Indii został skierowany tutaj na 3 lata przez swojego ojca, aby wrócił do domu z umiejętnościami w zakresie konstrukcji lokomotyw tworzonych przez lata w tutejszej fabryce. W miejscowym technikum Ted jest często proszony o poprowadzenie lekcji. Robi to chętnie. Po wieloletnich studiach jest w pełni wykwalifikowanym członkiem Instytutu Inżynierów Mechanicznych. Ale dobrze wie, że nauka nigdy się nie kończy. Z tego powodu często spędza wieczory w bibliotece, przeglądając podręczniki czy sprawdzając teorie za pomocą nowoczesnych sposobów na pozyskanie wiedzy. Producenci lokomotyw płacą za naukę swoich uczniów w technikum. Zdają sobie sprawę, że na wiedzy dobrze wykształconych inżynierów będzie można w przyszłości polegać. Reliable engineers in the future. Jedna z nowych lokomotyw zamówionych przez rząd Persji jest gotowa do odbioru. Ted Wilson zajmuje miejsce w kabinie maszynisty. Dokładnie wsłuchując się w pracę lokomotywy, często bez dalszego technicznego badania, odkryje usterki. Kładąc dłoń na przepustnicy, wyczuje, czy maszyna poprawnie odpowiada.
Przez ponad 120 lat ta fabryka wypuszczała w świat lokomotywy. Przez ostatnich 6 Ted Wilson kontrolował każdą z nich. Jest ich ponad 600. Każdą z nich traktował z takim samym szacunkiem i z takim samym uznaniem. On jest tylko jednym z wielu inżynierów Wielkiej Brytanii. Inżynierów z wiedzą zdobywaną przez całe życie, których umiejętności docierają do każdego zakątka świata w postaci produktów odzwierciedlających ich doświadczenie. Widzieliśmy tylko jeden dzień z życia Teda Wilsona, a każdy przecież niesie ze sobą swoje problemy, techniczne, a także ludzkie. Każdego dnia przekazuje swoją wiedzę innym, niezależnie skąd pochodzą. Język inżynierów jest przecież wszędzie taki sam. Organizatorzy imprez okolicznościowych poprosili naszą redakcję o poinformowanie naszych widzów, co chętnie niniejszym uczynimy. Więc jakie są w najbliższym okresie specjalne pociągi parowozem? No to mamy 1 września jazdę po kolejce w Żninie, potem mamy jazdę w Jaworzynie Śląskiej i to nawet 2 dni to będzie trwać, 29 oraz 30 września. Oraz w październiku, dokładnie 20 października, mamy również imprezę z parowozem i to w Środzie Wielkopolskiej. Mamy znowu powód do radości oraz do podziękowania, bowiem kolejnym razem anonimowy sponsor przysłał nam paczkę z czystymi kasetami do produkcji kolejnych odcinków naszego magazynu Kolejwizja. Redakcja zapewnia, że dalej będzie postarać się zrobić jak najbardziej ciekawe odcinki. Prosimy poinformować nas o waszych tematach w ramach możliwości. Spróbujemy zawsze przyjąć sugestie. Oczywiście proponujemy również przerzucić informacje na temat imprez zaplanowanych na naszą stronę w Facebooku oraz do nas bezpośrednio z odpowiednim uprzedzeniem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za miły gest ze strony naszego sponsora. Ale teraz szczegóły dotyczące imprez zapowiedzianych już. Więc 1 września w Żninie odbędzie się specjalna jazda parowozem PX38805 zwanym Leon. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Żninie, pan Aleksander Majewski, informuje, że 1 września program ten specjalny odbędzie się w związku z 74. urodzinami parowozu. I z tego powodu nawet przejazd będzie całkowicie darmowy. Konkretnie to ma tak wyglądać, że o 16 usłyszymy informacje na temat życia legendy tejże kolejki, pana Leona Lichocińskiego, czyli patrona parowozu, jakby powiedzieć. O 16.30 na zapleczu Żnińskiej Kolei z przewodnikiem sprawdzimy, jak zakamarki kolejki wyglądają. Potem o 17 będziemy na trasie Żnin-Wenecja-Biskupin-Gosawa.
24 km. Potem pod hasłem Za płotem w Wenecji opowieści o Muzeum Kolei Wąskotorowej o 18 w Gąsawie błogosławieństwo dla jubilata. O 19 ogniste mięsiwa już w Żninie, potrawy płomieniem liśnięte. I o 19.30 pewien bard, pan Jacek Kowalski, jeszcze zaśpiewa do uczestników. Serdecznie zapraszamy, oczywiście zgodnie z życzeniem pana Aleksandra Majewskiego. Nasza redakcja Kolejwizji objęła patronat medialny nad ciekawą imprezą w Jaworzynie Śląskiej, stąd nieco więcej informacji na ten temat. 29 i 30 września odbędzie się po raz drugi gala parowozów na terenie lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. Jak informuje pani Katarzyna Madetko z Muzeum Przemysłu i Kolnictwa na Śląsku, czyli z Jaworzyny, jest to drugi raz. W ubiegłym roku było tam około 3000 gości. Tym razem będzie chyba o wiele więcej osób, bowiem będzie to po raz pierwszy impreza międzynarodowa. Pani Katarzyna informuje, że nastąpi przejazd zabytkowych parowozów z Niemiec, z Lübeck, Korpus oraz Berlina, z Czech, czyli z Jaromierza i Brna, oraz z Polski, z Wolsztyna i Chabówki. No to już razem licząc, no to jest 7 czynnych parowozów. Poza Wolsztynem chyba tego nigdy nie widzimy już obecnie w Polsce, więc bardzo zachęcamy do pobytu w Jaworzynie. Tym bardziej jest tu naprawdę ekipa bardzo prężna. Jest to bardzo dużo interesujących eksponatów taboru kolejowego. Jedno egzemplarzowo, że tak powiem, w dobrym stanie w tej chwili, i ekipa ta informuje, że przy okazji gali parowozów towarzyszyć będzie temu jeszcze piknik rodzinny na terenie miasta oraz szereg imprez na terenie. Powtarzam, 29 i 30 września. Informacje jeszcze można obejrzeć na stronie www.muzeumtechniki.pl. Co jest też bardzo sympatycznym elementem moim zdaniem. Ciągle kreuje się nowe imprezy w Jaworzynie. W tym roku była oferta dla dzieci z mniej zamożnych rodzin. Pod hasłem Jaworzyna, miasto dzieci, zaoferowano tam bardzo tanią urlop, jak gdyby, z parowozami. Dużo sukcesu życzymy ekipie w Jaworzynie i zachęcamy do pobytu tam. Kto regularnie czyta zapisy na naszej stronie we Facebooku, to już wie, że 20.10. bieżącego roku odbędzie się pociąg specjalny na Świeckie Koleje Powiatowe. Oczywiście generalnie proponujemy regularnie sprawdzić zapisy na naszej stronie. Jeszcze raz podamy ten link: www.facebook.com/kolejwizja. Tam można poinformować innych miłośników kolejnictwa o swoich imprezach, można przedyskutować, jak to bywa, i my postaramy się zawsze z naszej strony z pewnym uprzedzeniem też poinformować, co będzie tematem następnych program. Więc proponujemy Facebook, oczywiście naszą stronę Kolejwizji też obejrzeć. Ale wracając do tematu, Środa Wielkopolska. Więc tam szczegóły są. My krótko podamy, że skład pociągu 20 października będzie skomponowany z parowozu 548756 plus wagona bagażowo-pocztowego. Potem są jeszcze wagony osobowe typu 1 oraz 3AW i to w malowaniu historycznym, jak podają organizatorzy. Plan imprezy jest tak, że do 9 rozpalanie parowozu, potem manewry na stacji, o 10 do 16 przejazd z fotostopami po trasie Środa zanim Środa, potem do 17 prezentacja taboru na stacji Środa Miasto i po drodze oczywiście odbędzie się ognisko na stacji w Śnieciskach. Tutaj niestety prowiant będzie własny. Wysokość składki to jest 60 zł i żeby organizatorzy wiedzieli, na jaką ilość się przygotować, to proszę o zgłoszenie do 10 października na adres tpks.bana@gmail.com.
i jeszcze jest podany telefon, który rzucimy niniejszym na ekran. Więc proponujemy oczywiście tam uczestniczyć. Przy okazji serdecznie gratulujemy kolegom z Poznania, z kolejki parkowej, z Maltanki, bowiem mieli tam koledzy jubileusz. 40 lat minęło jak jeden dzień, jak się mawia, więc życzymy kolegom kolejnych 40 lat pełno urokliwych jazd na Maltance. I druga grupa zapaleńców, którym gratulujemy, to są koledzy z Białośliwia. Dzięki współpracy między Powiatem Pilskim, Towarzystwem Wyżyska Kolej Powiatowa oraz za pomocą pewnej dotacji z województwa wielkopolskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, udało się przez miesiąc regularnie, po raz pierwszy regularnie, rozkładowo jeździć na białośliwskiej kolejce. Trzy kursy dziennie, czasem nawet trzeba było kolejnych trzech dołączyć, bo tylu było chętnych, około 1000 czy więcej osób na krótki termin przygotowania. To jest naprawdę sukces dzięki wszystkim zaangażowanym po 20 latach przerwy, trzeba podkreślić, więc gratulujemy i życzymy dużo sukcesu. To już jest koniec na dzisiaj. Do następnego razu. Do widzenia.